Bronisław Piłsudski jest dla mnie pradziadostryjem. Jest bratem starszym mojego pradziadka. Wplątał się w spisek narodnej woli i trafił na Syberię i stał się bohaterem kultury. Stał się dopełnieniem brata w pewnym sensie. Mamy tutaj z jednej strony wojskowego i wielkiego wodza, znanego w całej Polsce, a z drugiej strony mamy tego małego, skromnego człowieczka. Ucząc się języka Ainów, czyli powtarzając po nich słowa, on nie tyle z konieczności, co z potrzeby serca zaczął wchłaniać te pojęcia nie jak język obcy, tylko jak język, który otwierał mu tych ludzi. Wiemy o tym, że Bronisław Piłsudski przebywał z Ainami bardzo blisko i był dopuszczany do sytuacji obrzędowych, do bardzo ważnych ceremonii, w tym najważniejszej, do tak zwanego Święta Niedźwiedzia, który w języku ainuskim nosi tytuł Iomante. Piłsudski zaczął ich uczyć sadzić ziemniaki, solić rybę, żeby ona przetrwała, bo inaczej by oni z głodu poumierali. A tylko jak ja przyjechałem, to szybko jeszcze zdążyłem te wałki wyciągnąć.